Nie każdy doświadczony wędkarz zdradza swoje łowiska i zdradza chętnie swoje sekrety dotyczące przygotowania zanęty i techniki łowienia. To, co zademonstruje nam Jan Jakuczek z koła PZW w PZL Hydral, członek spławikowej kadry wędkarskiej Okręgu Wrocławskiego, na pewno przyda się nie tylko początkującym wędkarzom i nie tylko tym, którzy chcą łowić na skrócone zestawy i na zawodach wędkarskich. Zorganizowane stanowisko, żeby było dość dostępne do wszystkich przyrządów i tak siedząc z nogami na podeszwie, żeby był dostęp do zanęty, żeby był dostęp do wody, którą ja używam. Zawsze lubię zmoczyć rękę, bo następne rzucenie zanęty jest o wiele, wiele lżejsze, się nie klei. Żeby był dostęp do robaczków, do ochotki, do białych robaczków, dostęp do kija, dostęp do innych akcesorii potrzebnych, jak miarki, do spryskiwacza. Dostęp, żeby był tutaj potrzebny do podbieracza, który na świadomie jest oparty tutaj o półkę. Siatka umożliwiająca rzucenie ryby tak, żeby ona trafiła do tej siatki. No i tak, żeby można było zejść z tego stanowiska, ewentualnie pewne rzeczy sobie tutaj poprawić. To jest podstawowa rzecz, organizacja, tak, pracy w domu, porządek. Tak ma także również wyglądać mniej więcej zorganizowane stanowisko. Mam tu wszystko do oko. Rozmontowywać nasiony mają cały czas na tym kontakt z rybą. I to idzie. Do wprowadzenia do podbieracza. Tym dalej, tym lepiej, jak mówiłem, jest to gwarancja, prawda, zdobycia wszystkich 10 punktów. W tej chwili akurat złożyłem leszcza niewymiarowego. Bardzo dobrze się to odróżnia w ten sposób, że lesz ma klucz. Klucz ten bardzo szybko się wysuwa palcami, pod paznokciem. Jest bardzo widoczny, pomiędzy palcami, prawda? Jest to jednoznaczne, że jest to lecz nie ma wymiaru rokowo, ale pokażę, jak wygląda na miarce. Prawidłowe mierzenie, przyłożenie ryby do miarki i pokazuje w tej chwili nam, że on ma dosłownie, brakuje mu 2 cm do wymiaru. Zatem lecz jest niewymiarowy. Delikatnie zapuszczony do wody, wyżej wraca do swojego środowiska. Przedstawiam Wam dzisiaj sprzęt niezbędny do łowienia metodą spławikową na wodzie bieżącej, czyli na tak zwaną przepływankę, która dzieli się na 3 rodzaje przepływanek: na przepływankę klasyczną, czyli przepływanka niekontrolowana, kiedy zestaw cały się przesuwa bez kontroli. Druga jest przepływanka z przytrzymywanką, kiedy się przytrzymuje zestaw. No i trzeci rodzaj to jest tak zwane podnoszenie przepływanka z kombinacją przytrzymywania, za co się w tej chwili stosuje. Przed przystąpieniem do wędkowania na przepływankę, podstawową taką rzeczą jest sprawdzenie uciągu wody. Więc co się robi? Najprostszym takim sposobem jest wzięcie jakiegokolwiek patyka, zejście na brzeg wody, rzucenie jego na wodę i takim prowizorycznym wzrokiem, prawda, spojrzeniem, z jaką szybkością to płynie, można mniej więcej ustalić szybkość przepływu wody. Z tym, że trzeba znać, jak się charakteryzuje sposób płynięcia wody od powierzchni do gruntu. Wygląda to tak, że najszybciej niby płynie woda na powierzchni. Jest to nieprawda. Najszybciej płynie mniej więcej w połowie, ale bliżej górnej części, w przekroju, prawda, między powierzchnią a gruntem. Na dnie płynie najwolniej, a w zasadzie nieraz nawet ta woda na dnie stoi. W związku z tym na przykład
drapieżniki się tak ustawiają, że one na wodzie bieżącej siedzą po prostu na dnie i przeszkadzają nam później w łowieniu. Bo taki to jest bułka tarta. Która jest podstawowym składnikiem. Może być zastąpiona chlebem uprzednio ususzonym i zmielonym na maszynce od mięsa, który bardziej jest efektowny, gdyż posiada jeszcze specyficzny zapach. Na wody bieżące takim podstawowym u nas dostępnym składnikiem są płatki owsiane, które spełniają rolę wabiącą, a także prawda, dość mocno potrafią spalić nam zanętę. Imitują również białego robaka, płynąc, wydostając zanęty, prawda, różnymi takimi sztukami, prąd porywając, prawda, też wabi ryby w sposób taki dość atrakcyjny. Jest bardzo, bardzo pobierane, płatki owsiane są bardzo mocno pobierane przez ryby. Wszystkie, i tak jazia, leszcza, względnie płat. Tu dodam zanęty zrobioną przeze mnie z różnych składników, w skład których tutaj wchodzą m.in. konopie, wchodzi tutaj siemię lniane, orzeszki ziemne, albo śruta arachidowa, jak to woli, z barwnikiem. Na wody bieżące nie powinno się dawać dość dużo konopi, w rzędu 10% składników zanęty. Natomiast na wody stojące do 40, nawet niektórzy zawodnicy używają do 50% samych konopi, ze względu na to, że zanęta była pusta i dość szybko pracowała. Powstaje tak zwane wtedy, prawdę mówiąc, potrójne nęczenie. Zanęta rzucona na dno, kiedy jest pusta, odbija się cząstki zanęty, odbijają się potrójnie do góry i trzeci raz opadają na dół. Niektórzy to nazywają tak zwane potrójne nęczenie. Dobrym składnikiem na wody bieżące również są otręby pszenne, które w sposób też wpływają na kleistość zanęty. To jest mniej więcej przygotowana zanęta na sucho. Żeby została już do końca doprowadzona, miarkowo będziemy dolewać wody. Z tym, że żeby ta zanęta była słodka, ja stosuję tutaj po prostu syrop. Który rozprowadzam w wodzie. Dolewając do zanęty, należy to wszystko mieszać do takiego stanu, aż ta zanęta będzie dość taka wilgotna. Tutaj właśnie widać, jak ona nabiera tej wilgoci. Zanęta nabiera wilgoci przez godzinę, dwie. W czasie łowienia tą zanętę należy wzbogacać o wilgoć. Do tego celu używam zwilżacza. W czasie łowienia. Taka wypracowana zanęta przetacza przez sito, ma już inne właściwości, jest po prostu dobrze wymieszana i jest bardzo elastyczna. Te wszystkie grudy, tutaj się, które znajdują, zostaną przetarte i w zasadzie ona jest jednej konsystencji. Teraz można zauważyć, że te wszystkie grudki zniknęły. Ta zanęta jest bardzo elastyczna. Gdy się ją rusza, ona po prostu tak jakby pływała. W związku z tym, żeby te kulki szybko padały na dno, w miejscu dla nas bardzo przydatnym
w linii łowienia ja stosuję zamiast gliny żwirek już wyselekcjonowany przez sito, który, prawda, i będzie bardzo szybko te kule wnosił do samego dna prawie pionowo. Cały czas, już nawet po przetarciu, ta zanęta pracuje. Po prostu wilgoć, która tu została włożona, zaczyna wchodzić we wszystkie cząsteczki i zaczyna jej brakować. I to się zaczyna już odczuwać na ręce po około 15 minutach. W tej chwili ta nasza zanęta już jest z obciążnikiem. Tu jest dość ilościowa, dość dużo procentowo. I chwilą, gdy ona opada, powtórzę to jeszcze raz, to wszystko pracuje, rozpada się na takie samej wielkości cząsteczki jak przetarcie. Jak przed przetarciem. Woda to unosi i to na odcinku, prawda, wielu metrów liniowo wraz z zapachem wnęca nam i tą rybę miejscową, i tą rybę z dalszej odległości. Chcę utrzymać tą wilgoć. Stosuję taki rozpylacz. Przed rzuceniem zanęty do wody, prawda, ponownie dodaję wilgoci. Ta zanęta jest bardziej taka już lepiąca, odpowiednia do zarzucenia. W tej zanęcie został użyty barwnik pomarańczowy, który upodabnia tą zanętę kolorowo. Powinno być bardziej pomarańczowy do rurecznika, na które bardzo polują, prawda, leszcze. Nie tylko, ale kolor ten również nie odstrasza ryby. Przy podłożu czarnym biały kolor w zasadzie odstrasza ryby. Należy pamiętać, że środki zapachowe są dość mocne. Ryba powonienie swoje zapachowe ma wielokrotnie większe niż człowiek. I my nieraz mówimy, że zanęta pachnie. Powinna w zasadzie prawie nie pachnąć. Ja powiem mniej więcej. Miarkowanie jest takie. Do zanęty tej ilości, gdzieś na 3 kilo, to powinno się dać płaską, małą łyżeczkę, względnie przybaczą, to już jest dużo. Czyli na tą ilość zanęty, tyle zapachu tego już powinno starczyć. W zasadzie się mówi, że kilkaset razy powonienie ryby jest większe niż człowieka. I tak też w literaturze jest napisane. Ten zapach się niesie nawet z wiatrem. Czy to będzie anyżek, czy inny zapach stosowany u nas. Zapachy są różne, od trzaskowych, czy tranowych. Tutaj jest zapach w płynie, bardzo dobry, bo w czasie wędkowania można sobie dozować ilość potrzebną. Jeszcze tutaj jest zapach kopru włoskiego i po powierzchni wody, prawda, po powierzchni tej zanęty można sobie dozować zapach na tyle, ile się chce. Te zapachy płynie są bardziej delikatne. Są bardzo oleiste. Tak jak wcześniej powiedziałem, ta oleistość bardzo dobrze wpływa na pracę zanęty.